Na koniec Syria, gdzie ponownie dociera pomoc z Polski po 70 tonach ciepłej odzieży i żywności. Teraz w transporcie humanitarnym znalazły się środki higieny. Na miejscu przebywał ksiądz profesor Waldemar Cisło z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zdjęcia, które obiegły cały świat. Ruiny po domach, po dawnym życiu, dawnej codzienności, do której nie ma już powrotu. Tutaj zdjęcia z Jindairis. Jestem mieszkańcem. Miałem 5 miejsc na ziemi i wszystkie nasze domy zostały zniszczone. Zawalone domy, kolejne nie nadające się do zamieszkania. 2 miesiące po tragicznym trzęsieniu ziemi Syria wciąż płacze. To była dzielnica pełna ludzi i budynków. W tym budynku mieszkał mój brat. Często go odwiedzałam. Był policjantem. Spójrzcie teraz, co się stało. Ksiądz profesor Waldemar Cisło z papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie udał się do Aleppo, miasta symbolu. Tutaj każdy kamień mówi o dramacie miejscowej ludności. Podkreśla Ali Sar, która na miejscu wspiera potrzebujących. Tutaj można zobaczyć uszkodzenia w każdym domu, w każdej jego części. Każdy kamień tutaj opowiada historię o odporności, wytrwałości ludzi w Syrii, w czasie kryzysu, w czasie 12 lat wojny, a także teraz, po trzęsieniu ziemi. W Aleppo ksiądz profesor Waldemar Cisło rozmawiał z mieszkańcami, towarzyszył im przed świętami wielkanocnymi. Przed chwilą rozmawialiśmy z ojcami franciszkanami. Bardzo są zmartwieni tym, że ta resztka, ta mała trzutka, która tu pozostała, straciła resztki nadziei. To dzięki wam staramy się ją przywrócić. To dzięki wam staramy się, aby oni tutaj pozostali. Wam, czyli darczyńcom, tym indywidualnym i państwowym spółkom, które zdecydowały się wesprzeć pomoc Kościołowi w Potrzebie i Fundację Przyjaciel Misji. Po 70 tonach w pierwszym etapie teraz do Syryjczyków pojechały środki higieny. 20 ton chemii ze środkami higieny osobistej, środkami do utrzymania czystości w ich domach, mieszkaniach, ci, którzy oczywiście mają. Pomoc została uzupełniona o świąteczne paczki dla dzieci. Część z nich zostało przeznaczonych dla Aleppo, część dla najmłodszych syryjskich uchodźców przebywających w Libanie. Udało nam się zgromadzić 1800 paczek ze słodyczami, żeby to słońce, które świeci nad nimi, zaświeciło też troszeczkę w ich sercach i w tych namiotach. Syryjczycy nie chcą, by ich tragedia została zapomniana. Chcemy pokazać zniszczenia, które miały miejsce, ale też podziękować za waszą bezgraniczną miłość i wszystko, co dla nas robicie, aby pomóc nam po tej katastrofie. To podziękowanie dla Polski, dla Polaków. W trakcie pobytu w Aleppo ksiądz profesor Waldemar Cisło przekazał Syryjczykom ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, by wiedzieli, do kogo udać się ze swoim płaczem i cierpieniem.